trzeba zdiagnozować, że właściwie tej polityki wobec ziem zachodnich i północnych państwo polskie, zwłaszcza po 1989 roku, nie ma. Nie ma. Nie widzimy starań takich rzeczywistych, bo liczą się czyny, a nie słowa, starań, żeby doprowadzić, czy prowadzić w ogóle, taką integrację tych ziem z resztą państwa polskiego na poważnie. No dość wspomnieć tą ciągnącą się przez długie dziesięciolecia kwestię uregulowania stosunków własnościowych na ziemiach zachodnich.